Dziękuję. Jeszcze pan wiceprzewodniczący chciał się odnieść. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na część odpowiedzi udzieliła pani skarbnik. Ja do tych zarzutów zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość, że negatywnie należy ten budżet zaopiniować. Ja tu robiłem drobne notatki z wystąpienia radnego Wieczorka. W żadnym punkcie nie widzę, żeby zarząd w najmniejszym stopniu nie dołożył staranności, czy nie dokonał jakichś rzeczy niezgodnie z prawem. Wpływ dochodów z budżetu ma taki charakter, a nie inny. I przykładowo w ostatnim dniu obroty bankowego roku, czy to jest Sylwester, czy ostatni dzień roku, pieniądze z budżetu państwa dopiero są przekazywane. Także fizycznie nie jest możliwe nieraz już tych pieniędzy wydatkowanie w drugą stronę, czy zwołanie nawet rady, żeby cokolwiek z tym robić, bo nieraz pieniądze bywają w godzinach popołudniowych. Taka jest zasada budżetu. Kilkadziesiąt tych budżetów miałem okazję realizować, czy w powiecie, czy w gminie. I jest to coroczna, normalna sytuacja. Dochody w niektórych wątpliwych pozycjach planuje się oszczędnościowo. Lepiej być zaskoczony, że te dochody są wykonane większe. Przykładowo wspomina pan o komunikacji. Jak interesantów, szczególnie w ostatnich dniach, jest najwięcej roku, którzy chcą dokonać akurat z różnych względów transakcji. I praktycznie też wpływy są do ostatniej godziny, dokąd są czynne okienka w komunikacji. Wspomniał pan o zadłużeniu. Myślę, że to zadłużenie przez okres działalności tej kadencji, tego zarządu nie narasta. Większość jest to starego zadłużenia z kadencji jeszcze 2, 6, 10. No i też trzeba przyznać, że jest znaczna kwota tak zwanego długu z lat poprzednich. Także zarząd dokłada staranności, żeby to zadłużenie utrzymać na bezpiecznym poziomie. Z tego, jeśli chodzi o wskaźnik, jesteśmy w połowie wskaźnika. Myślę, że to jest bardzo bezpieczne zadłużenie. Natomiast co do tych należności w zarządzie drogowym, bo tutaj jest suma ogromna, przyznam, że dotyczy to napraw gwarancyjnych, gdzie dyrektor nalicza układy tej firmie, czy firmie w likwidacji, która jest od kilku lat. Przedstawiciele tej firmy próbowali, żeby im anulować czy umorzyć. W tym zakresie i zarząd, i rada ma ograniczone kompetencje i w tej chwili trwa sprawa sądowa. Jest w trakcie, w tej chwili sprawa, szczegółowe informacje może tu udzielić pan mecenas, który jest naszym pełnomocnikiem. Jest to praktycznie należność nierealna do ściągnięcia, dlatego że firma od 2 czy 3 lat nie prowadzi żadnej działalności, nie została wykreślona z rejestru, dlatego że nie ma też, no nie ma też żadnego majątku. No ta należność, można powiedzieć, nie komplikuje tą sytuację, ale na przykład gdyby tej kary zarząd drogowy nie naliczył, byłby znów posądzony, że nie dba o dochody powiatu. Także jest to w ujęciu księgowym prawidłowa należność, ale w ujęciu ściągalności praktycznie mało realna do ściągnięcia. Na koniec nie zgadzam się z opinią Klubu Prawa i Sprawiedliwości, że należy negatywnie zaopiniować, czyli zagłosować za tym budżetem. Proszę jeszcze raz o wszystkich o refleksję i głosowanie za przyjęciem sprawozdania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan radny Bryk. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie starosto, szanowni goście, Wysoka Rado. Proszę państwa, miałem nawet nie zabierać głosów w tej sprawie, ale bo ja ten temat podnosiłem kilkakrotnie i nieprawdopodobnie znam odpowiedź pana starosty. Ale w związku z tym, że pojawił się błąd informacyjny pana starosty, starosta powiatowego, że tak. Proszę państwa, zostałem zobowiązany przez mieszkańców do zadania tego pytania, a jeszcze tuż przed sesją przypomniano mi o tym, żebym pytanie zadał panu staroście. Proszę państwa, w tym biuletynie są pokazane
praca zarządu, praca starostwa. Przede wszystkim bardzo wyraźnie i dokładnie w formie graficznej i opisowej są pokazane inwestycje. Proszę Państwa, inwestycje 10 milionów, na pewno trzeba było dołożyć dużo starań, żeby taka kwota była. Tylko proszę Państwa, do czego zmierzam? Mieszkańcy Szczecina właśnie zadają mi to pytanie, a gdzie jest w tym wszystkim Szczecin? Proszę Państwa, ja się tu chcę odnieść tylko do inwestycji drogowych. Bo proszę Państwa, wszystkie inwestycje są ważne i proszę Państwa, nie chcę dyskutować o ich celowości, bo na pewno są ważne. Natomiast inwestycje drogowe są najbardziej takie, pierwsze, niewymierne i z drugiej strony najbardziej takie obrazowe. I ich najbardziej widać. I proszę Państwa, no spoza takim małym szczegółem, to znaczy kawałkiem drogi w suchym gruncie, gmina praktycznie została pominięta i to nie pierwszy raz. Proszę Państwa, bardzo bym prosił pana starostę, żeby to nie mnie opowiedział, tylko właśnie tym adresatom tego biuletynu informacyjnego, który praktycznie no, według nakładu to jest 20 tysięcy, to najprawdopodobniej trafił do każdej rodziny. To jest około 5 rodzin w gminie i wbrew pozorom mieszkańcy śledzą sesje i informacje, jakie są podejmowane, czy decyzje podejmowane na sesji. Myślę, że w tej chwili media w jakiś sposób przekażą to. Bardzo proszę panu starostę o odpowiedź na to pytanie, nie mnie, tylko właśnie tym 5 tysiącom adresatów biuletynu informacyjnego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Radna, bardzo proszę. Przewodnicząca Wysoka Rada, Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie tutaj jeszcze uzupełnić wypowiedź kolegi radnego dotyczącą analizy sprawozdań. Ja mam świadomość, że sprawozdania są określane przez Ministerstwo Finansów i na podstawie tych sprawozdań służby, czyli zespół pracowniczy pracuje. Niemniej jednak z tych sprawozdań nie mogliśmy się dowiedzieć, jeżeli chodzi o wynagrodzenie i liczbę zatrudnionych pracowników w urzędzie, czyli w Starostwie Powiatowym Dąbrowie Tarnowskiej. A te pytania też napływają do nas od mieszkańców powiatu dąbrowskiego, nie tylko z naszego okręgu wyborczego, ale również z innych gmin. Jeżeli by była taka możliwość, znaczy jest taka możliwość, to uprzejmie proszę, by radni zostali poinformowani. W czym rzecz, proszę Państwa? Sprawa wygląda tak, że do 2016 roku kompetencją Rady Powiatu było zatwierdzanie regulaminu starostwa i tam też w tym regulaminie była liczba etatów do danego regulaminu określana. Na ten moment kompetencje zostały przekazane do zarządu i my jako radni powiatowi nie mamy takich informacji. W ogóle szereg informacji, jakie chcemy zdobyć, dowiadujemy się właśnie z publikatorów internetowych. I tutaj odnosząc się jeszcze do wcześniejszego wystąpienia pana wicestarosty, jeżeli chodzi o sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu, tak jak na komisjach, będę głosować za przyjęciem tego sprawozdania. Natomiast jeżeli chodzi o udzielenie absolutorium, będę przeciwna. Czym jeszcze to chciałam, proszę Państwa, uzasadnić? Chciałam uzasadnić tym, że od początku kadencji na komisjach merytorycznych, których jestem członkiem, składałam wnioski formalne. Każdy z tych wniosków był przyjęty przez komisję w głosowaniu jawnym, ale żaden z tych wniosków nie został przekazany do realizacji. Moje wnioski, które składałam, nie wymagały dużych nakładów finansowych. Powiedziałabym, że żadnych. Dotyczyły one poprawy bezpieczeństwa bądź lekkiej zmiany organizacji w ruchu drogowym. Proszę Państwa, 3,5 roku minęło. Przypominam się na każdej komisji. Proszę o realizację tego wniosku. Niestety otrzymuję takie informacje. Tak, zostały przekazane. Nie zostały przekazane. Nie ma nigdzie takiej informacji, że moje wnioski formalne, tak jak mówię, dotyczyły tylko i wyłącznie poprawy bezpieczeństwa. Nie wiązały się z żadnymi dużymi nakładami finansowymi, tylko dobrą wolą. Także tutaj chciałabym bardzo prosić, żeby moje stanowisko zostało pani przewodnicząca ujęte w protokole z dzisiejszego posiedzenia.
dlaczego nie będę głosować nad udzieleniem absolutorium zarządowi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan starosta chciał się odnieść do tej wypowiedzi? Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, chcę udzielić odpowiedzi panu Brykowi, bo myślę, że wszyscy od lat, jak jesteśmy tutaj radnymi, wiemy dobrze o tym. Pan jest przedstawicielem, jest radnym i jak ma pan kontakt z ludźmi, to pan powinien to się przekazywać, że realizujemy wszystkie zadania wspólnie z gminami. Taka jest zasada. I nie stało się jeszcze tak, że gmina, jeżeli wystąpiła do nas o wspólne realizację inwestycji, żeby ta inwestycja nie była realizowana. Teraz zarząd polecił dyrektorowi zarządu drogowego opracowanie dokumentacji na ulicy Witosa, na budowę chodnika. I praktycznie do tej chwili, jeżeli gmina określi się i praktycznie pokaże środki w budżecie powiatu, że chce wspólnie tam realizować jakąkolwiek inwestycję, nie widzę przeszkód, panie przewodniczący. Tylko ja mówię, to jest tak to wygląda, że my realizujemy wspólnie z gminami. Nie chcemy robić jakiegoś wyjątku, że realizujemy w własnym zakresie. Jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową, no to wprowadzamy nasze zadanie, wprowadzamy dzisiaj, będziemy realizować i też w większości też to będzie na gminie Szczucin. Nie pomijamy gminy Szczucin, bo myślę, że drogi na gminie Szczucin powiatowe zostały wyremontowane i nie da się dwa razy tej samej drogi remontować po to, żeby coś robić na gminie Szczucin. Chcieliśmy poprawić bezpieczeństwo przez budowę czy remont chodników, no ale musi być do tego drugi partner. I tak to wygląda. I jeżeli takie informacje będzie pan miał, czy spotykał się pan z wyborcami, to niech pan przekaże, że my jesteśmy gotowi. Rada powiatu jest gotowa do realizacji inwestycji, tylko no jeszcze musi być udział drugiej strony, to znakiem samorządu gminy Szczucin. A tutaj, jeżeli chodzi o pani radna, że nie wnioski były przekazywane do zarządu drogowego, do dyrektora i on te wszystkie wnioski rozpatrywał. Tak samo, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, ustawienie znaków czy zmianę organizacji ruchów, no to też jest to uzgodnienie z policją i nie zawsze to można w jakiś sposób zrobić, no bo jakieś tam są inne wytyczne czy uwarunkowania. Chcielibyśmy wszystko spełnić, bo tak jak pani sama wspomniała, że są to drobne zadania, które nie, nawet wielkich nakładów nie potrzeba. No ale to nieraz, nawet małe zadanie nieraz jest niemożliwe do zrealizowania. Także, że tutaj no, nie widzę potrzeby się tak irytować w kierunku zarządu, że nie chce zarząd spełniać jakichś tam wniosków, bo raczej zarząd stara się wszystkie wnioski analizować i prośby spełniać, bo ja wtedy nie widzę i nie dzielę tutaj na jakąś politykę politycznie, że temu zrobić, temu nie zrobić, tylko myślę, że wszędzie jest realizowane, są inwestycje i nieraz nie da się inwestycji zdotować, bo na przykład tak jak robimy teraz na Wielopolu, jest przetarg już ogłoszony, otwarty, drogę, no chcieliśmy też to takie zadanie pokazać w kierunku Radgoszczy, no okazuje się, że co z tego, jak nie mamy tam terenów inwestycyjnych przy drodze powiatowej, a mamy przy drodze na Wielopole, mamy wymaganą ilość hektarów terenów inwestycyjnych, że możemy to zadanie realizować. Chcielibyśmy wszędzie zrealizować, tylko też patrzymy się na możliwość, na finansową wszystkich stron i samorządów, bo tak samo samorządy no, w budżecie mają takie pieniądze, jakie mają, takie pieniądze dysponują, jakie mają możliwości w tych budżetach. Dlatego te inwestycje nieraz się opóźniają do zrealizowania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym kolejnym punktem podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu dąbrowskiego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o finansach publicznych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje. Zatwierdza się sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu dąbrowskiego za 2017 rok
Sprawozdanie finansowe powiatu dąbrowskiego za 2017 rok składający się z bilansu wykonania budżetu powiatu dąbrowskiego za 2017 rok, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych powiatu dąbrowskiego za 2017 rok, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych powiatu dąbrowskiego za 2017 rok, łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych powiatu dąbrowskiego za 2017 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję wszystkim radnym za udział. Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Tarnowie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu powiatu dąbrowskiego za 2017 rok, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiskiem wynikającym z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej udziela się absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jedenastu radnych za. Kto jest przeciw? Sześciu radnych przeciw. Bardzo dziękuję. Czyli zarząd uzyskał absolutorium. Szanowni Państwo, ja z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować i pogratulować zarządowi za moim zdaniem bardzo owocną pracę i wykonanie tego budżetu z 2017 roku. Tak jak Pan Radny słusznie powiedział, sprawozdanie to nie tylko cyfry i opinie odpowiednich organów, chociaż one są też bardzo ważne, ponieważ bez tego niestety sprawozdanie nie będzie mogło być przyjęte, ale również to, co widać na terenie naszego powiatu. 10 milionów przeznaczone na inwestycje przy roku, gdzie tych zewnętrznych środków nie było aż tak dużo, to jest bardzo dobry wynik i to widać wszędzie, i na naszych drogach, i w edukacji, i w szpitalu, i również w programach, których mogą korzystać i młodzież nasza, i nasi mieszkańcy. Mówię tu między innymi o praktykach, gdzie międzynarodowe praktyki nasi uczniowie mogli skorzystać i brać w nich udział. Dziękuję również wszystkim służbom finansowym, zarówno starostwa, jak i również kierownikom jednostek organizacyjnych, ponieważ na budżet całego powiatu składają się budżety jednostek organizacyjnych powiatu i również dyrektorzy czuwali nad prawidłowością wykonania tego budżetu. Dziękuję również wszystkim samorządom i również Państwu za udział w tych głosowaniach i za wspieranie zarządu powiatu w realizacji tych naszych celów. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Pan starosta, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, gorąco chciałem podziękować wszystkim radnym, nie tylko tym, którzy głosowali za udzielenie absolutorium, tylko wszystkim radnym, za to, że wspólnie działamy, że wspólnie realizujemy ten budżet, że też im odpowiadacie rozwiązania różnego rodzaju, które też wynikają i też wynika z tego ta realizacja budżetu. No, każdy ma swoje zdanie i myślę, że każdego zdanie trzeba uszanować i to należy uszanować stanowisko. Będziemy się starać jeszcze lepiej realizować nasze zadania, jeszcze lepiej realizować budżet w 2018 roku. Budżet też jest rozwojowy i tak jak Pan Przewodniczący przy uchwalaniu budżetu mówił, że powiat jest nastawiony na rozwój w 2017, jak myśmy uchwalali, w 2016, jak uchwalaliśmy na 2017 i teraz też jak uchwalaliśmy na 2018, też Pan Przewodniczący to samo powtarzał, że budżet jest nastawiony na rozwój i tak staramy się robić, żeby budżet był nastawiony na rozwój. Dziękuję wszystkim pracownikom jednostek za prawidłowe wykonanie budżetu, pracownikom wydziałów, pracownikom starostwa. Także gorąco dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie starosto. Ogłaszam 10 minut przerwy.